Tczewie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród starosty za działalność kulturalną i sportowe sukcesy w ubiegłym roku. Nagrody starosty tczewskiego przyznawane są od 2007 roku. Mają na celu uhonorowanie i wsparcie artystów, twórców kultury oraz animatorów życia kulturalnego, a także sportowców i trenerów, jak również stowarzyszeń i klubów sportowych oraz mecenasów, którzy przyczyniają się do rozwoju kultury i sportu na terenie powiatu. Te nagrody to rozkładają się równomiernie, niemalże na cały powiat, bo są i przynajmniej sportowcy z Pelplina i z innych miejscowości. Tak, taka jest idea, to jest nagroda starosty powiatowego i tutaj wnioskodawcami mogą być i stowarzyszenia, kluby, gminy, również osoby prywatne, które przynajmniej w liczbie 10 się zbiorą i taki wniosek złożą. Oczywiście były wnioski, które były poparte wieloma wnioskami czy inicjatywami, takie, które w pewnym sensie jak gdyby już same mówiły o tym, że ten laureat, czy ta osoba powinna zostać laureatem, i to upraszczało pracę kapitule, która przyznawała w imieniu starosty według regulaminu. W dziedzinie kultury kapituła zdecydowała o przyznaniu 4 nagród. Za prowadzenie zespołów wokalnych i folklorystycznego, angażowanie się w muzyczne projekty o wychowawczym i charytatywnym charakterze otrzymała tczewianka Karolina Kornas. Za działania animacyjne na rzecz kultury nagrody otrzymali także prowadząca zespół dziecięcy Modraki Alicja Watkowska z Pelplina, kasztelan zamku w Gniewie Jarosław Struczyński oraz Dominik Szupryczyński z Słupków. Jeżeli chodzi o moją działalność, to głównie skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Słupkowy, ale także szerzej powiatu, a nawet województwa. Jestem opiekunem szkolnego koła PTTK i wiele rzeczy wokół tego jakby się kręci. Biorę udział w wojewódzkich zlotach PTTK, turniejach, ale szczególnie to, co dla mnie jest cenne, to działalność w szkole i wokół szkoły i w gminie. I taką najważniejszą imprezą, którą koordynuję, to jest Słupkowska Noc Muzeów. W tym roku odbyła się po raz trzeci i to udanie, pomimo aury, która nas nie rozpieszczała. Wspaniała impreza, którą tworzy mnóstwo ludzi w małej miejscowości. Przecież Słupkowy to ponad 2000 mieszkańców, a kilkaset osób się w to włącza, bierze udział i ogląda. Za działania kulturalne wyróżniono również Dorotę Nawój. W dziedzinie sportu nagrody trafiły głównie do zawodników i ich trenerów, którzy osiągnęli w 2017 roku największe sukcesy. Nagrodzono 16 sportowców i 6 szkoleniowców. W ostatnich latach wiele powodów do dumy daje nam wychowanek cenionego trenera lekkoatletyki Józefa Krewczykiewicza, Patryk Baran. Nagrodę starosty tczewski wieloboista odbierał jeszcze za sukcesy w kategorii juniorów, a już w tym roku został złotym medalistą halowych mistrzostw Polski seniorów. W tym roku było naprawdę miłe zaskoczenie. Zostałem halowym mistrzem Polski seniorów. Pokonałem olimpijczyka z Rio, także byłem niesamowicie szczęśliwy. To już o tym rozmawialiśmy wcześniej. Byłem na zawodach we Florencji. To jest taki cykl zawodów międzynarodowych ze Stowarzyszenia Międzynarodowego Lekkoatletycznego. I wystartowaliśmy tam i niestety nabawiłem się kontuzji. Niecały miesiąc temu uszkodziłem więzadło podeszwowe, także na razie z tego wychodzę, ale myślę, że jeszcze w tym sezonie pokażę, na co mnie stać. To będzie mój pierwszy sezon jako młodzieżowiec, także nie mam presji. W przyszłym roku są młodzieżowe mistrzostwa Europy, to jest mój cel i tam będę na pewno walczył o jak najwyższą lokatę. Ponadto wręczono jeszcze 2 wyróżnienia w kategorii animator sportu. Uhonorowano także 2 mecenasów, czyli Konrada Lewandowskiego i Michała Bąkowskiego. Uroczystość odbyła się w restauracji Wela. Galę uświetniły występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 1. stopnia imienia Janiny Garści w Tczewie.